Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Witam was dzisiaj w świecie według kiny. Wiem, że spodziewaliście się na temat 50 twarzy Greya i kolejnych części kina polecam lub nie. Natomiast ja wam powiem jedno. Książkę polecam. Tyle mogę powiedzieć. Tak. Wiecie co, jedno mnie martwi. Będę sobie musiała te wszystkie tomy kupić, postawić je na półce, żeby móc do nich wracać. Szczerze, naprawdę, to co już wam mówiłam ostatnio, spodziewałam się, że przeczytam 30 stron, stwierdzę, że książka jest naprawdę gówniana i że ci moi znajomi, którzy po niej jechali, mieli rację i będę mogła te książki z powrotem spakować, wysłać do Magdy i się panem Christianem Greyem nigdy nie przejmować. Przy okazji mogąc powiedzieć, że próbowałam, że mi nie podeszło, że beznadziejna i tak dalej. No i nie wstydzę się tego przyznać, nie. Dodatkowo, słuchajcie, powiem wam szczerze, że ostatnio, także nie wiem, że usiadłam i przeczytam książkę, która ma powyżej 400 stron w jeden dzień. To mi się zdarzyło chyba wiele lat temu przy ostatniej części Harry'ego Pottera, którą pochłonęłam w jedną noc. Kropa, dzięki za dźwięki w tle. Nie wiem, czy wam w sumie powiedziałam, jest właśnie 5 rano, od momentu, kiedy wzięłam 50 twarzy Greya do czytania. Minęło 48 plus 4, 52 godziny. Myślę, że 52 godziny, biorąc pod uwagę, że jeszcze w międzyczasie spałam i jeszcze robiłam parę innych rzeczy, myślę, że to jest całkiem niezły czas i nie ukrywam, że jestem z niego zadowolona. Misiaczki moje kochane, cóż ja wam mogę powiedzieć? Nie wiem, co takiego jest w tej książce, nie wiem. Naprawdę nie wiem. To są, kurde, jakby nie patrzeć, 3 dość opasłe tomy. Dodatkowo to, co jest biedne dla moich oczu, czyli mała czcionka. Masakra. Powiem wam tak, najbardziej podobał mi się tom drugi. Tom trzeci, mnie nie ukrywam, bardzo przez dłuższy czas irytował, połowę z tej książki wywaliła. Nie chcę, żeby był jakiś spoiler, więc jak ktoś nie czytał, a jest zainteresowany, to nie sobie, nie wiem, cokolwiek, ale motyw, kiedy on naprawdę przygina, ona do niego wraca wkurwiona i chce mu robić awanturę, on tylko na nią spojrzy, ona już składa nogi, jeb, kurwa, szpagat i bimierżni mnie, no, po prostu taka głupia cipa, że ja po prostu, no nie wyrabiałam. Nie, nawet sam Grey swoim zachowaniem, pomimo tego, że wiele razy go na jej miejscu kopnęła w dupę, tak nie wkurzał jego ona, naprawdę. Bo po prostu głupią cipą. Masakra. No. Ale powiem wam tak, że w pierwszej części wątek... Pierwsza część była taka lightowa. Czyli dość ciekawy wątek, dość ciekawe, co się tam jeszcze może wydarzyć, co... Tak naprawdę, jak poznajemy Christiana, to jest bardzo fajne, to mi się bardzo podobało. W drugiej części wątek kryminalny, bardzo tak, no, taki w miarę kryminalny. Bardzo mi się podobał. W trzeciej części... Tak, kropa. Właśnie teraz. Idealnie, że przylazłaś, no. W trzeciej części trochę podobał mi się początek. Zwłaszcza, że jedna scena mnie szczególnie rozwaliła, w sensie takim, że się zwijałam ze śmiechu. A Magda to przewidziała. Natomiast... Jakoś tak gdzieś... Ten początek końcówki, na zasadzie to, co się dzieje, kiedy ona otrzymuje pewien telefon, to jest fajne. Natomiast cała końcówka jest według mnie, no powiem szczerze, lekko słaba. Spodziewałam się czegoś jakiegoś, nie wiem, czego się spodziewałam, ale tak, no nie wiem, końcówka mogła być lepiej. Jak mówię, no połowę ostatniej części z tej książki po prostu wyrzuciła, była dla mnie niepotrzebna. Natomiast to, co mnie rozwaliło, to właśnie to, że tak naprawdę powiem wam tak, tom pierwszy czytałam do rana, później byłam naprawdę zmęczona, więc się położyłam spać i jak w sam pierwszy to zrobiłam, wziąłam książkę do ręki. Zaraz po skończeniu tej oto książki
do mojej ręki trafiło to. I to jest naprawdę pierwsza książka od dawna, którą pochłonęłam za jednym razem. Po prostu czytałam strona po stronie. Słuchajcie, ja byłam rano tak masakrycznie zjechana, tak zrąbana, tak bezsilna, tak... po prostu... Wiecie, to jest taki stan, kiedy człowiek już jest wykończony, kiedy nie ma siły nawet ruszyć ręką. Ale i tak, nie, jeszcze 100 stron, jeszcze 50, jeszcze 40, 30, 10, 5. Skończyłam. Skończyłam. Wzięłam do ręki tą trzecią, ale przeczytałam tylko parę pierwszych stron, mówię, nie, po prostu nie. Więc poszłam spać. Słuchajcie, obudziłam się, spałam chyba z tym 4 czy 5 godzin. To dla mnie, gdzie ja muszę spać 8, żeby się wyspać minimum. Jeszcze tak, słuchajcie, tak leżę. Magda, ja nie wiem, jak Magda to robi, czasami się naprawdę zastanawiam, czy nie mam monitoringu w domu. Ale słuchajcie, motyw taki, że ledwo otwieram oczy, dostaję SMS od Magdy, czy już wstałam. Wiem, ona leży pod moim łóżkiem, wiem, ale... Nie, po prostu mnie to rozwaliło dzisiaj. Pominę fakt, że Magda stwierdziła, że czuję się opuszczona, bo mnie pochłonął Krystian. Trochę miała w tym rację, ale gdzieś tam cały czas z nim rozmawiałam o moich odczuciach na bieżąco, co się dzieje, co myślę, że się będzie działo dalej i tak dalej. Także powiem wam, że tak się obudziłam i tak odpisuję Magdzie na SMS-a. Tak mówię, kuf, poszłam jeszcze spać, naprawdę bym jeszcze poszła spać. I chciałam iść spać. I przekręcałam się na bok i spojrzałam na szafkę. Na szafce leżało to. Moje, pójdę dalej spać, poszło się kochać. Wziąłam książkę w łapę i zaczęłam czytać. W międzyczasie nagrałam chyba dla was filmik. Dzisiaj chyba jeszcze robiłam. No, ja słuchajcie, ja nawet nie wiem, co ja robiłam przez ostatnie 2 dni. Naprawdę nie wiem. Nie wiem. Ale powiem szczerze, że brakowało mi tego. Czułam się po prostu jak dziecko. Ostatnio jest taki maraton, że parę książek naraz czytałam w tak krótkim czasie. Miałam... Ja wiem, jak miałam 13-14 lat, jak się dorwałam do książek Kunca i później do książek Kinga. I naprawdę mnie to gdzieś tam pochłonęło. Pamiętam jakieś takie wakacje szaroburę. Więc nie było jak za bardzo wychodzić na dwór, więc książki i książka za książką. To było fajne i nie ukrywam, że trochę się dzisiaj poczułam jak taka nastolatka. Powiem wam tak, sceny bzykania słabe. Naprawdę słabe. Było wiele rzeczy, których mnie irytowało. Jest jedna rzecz, której ja szczególnie nienawidzę i ta rzecz się w tej książce pojawiała. Czy no może... się właśnie skończyła pojawiać na początku trzeciej części i z tego tak pizgałam. Ale nie, to mnie odrzucało mnie to. I nie ukrywam, że w tej ostatniej części to już jak widziałam, że gdzieś uprawiałam seks, tylko tak patrzyłam mniej więcej, kiedy skończą. Już po prostu, Jezus, ile można? Za dużo, nie, tego jest dla mnie w tej części za dużo i to po prostu... Ugh. Ale ogólnie powiem szczerze, naprawdę się cieszę, że taki maraton sobie strzeliłam. Wiem, zaniedbałam was przez to, ale miało dzisiaj nie być filmów, ale że skończyłam to. Są. Znaczy jest ten film. Teraz muszę tylko się wyspać, odpocząć, wrócić do rzeczywistości, zalogować się do życia. Niektórzy chcą, żebyśmy się wylogowywali, ja się wolę zalogować. I cóż, no będę tęsknić za panem Grejem i jak mówię, muszę tą książkę w miarę szybko kupić, ją sobie jeszcze raz przeczytać, tak już na zasadzie wiem, co się wydarzy, chociaż tak naprawdę to, co się wydarzy, było tak bardzo do przewidzenia. Ale chętnie sobie do tej pozycji jeszcze wrócę, w sensie do książki, żebyście sobie nie myśleli. Tak, także... Mówiła do was zmęczona, ale jest szczęśliwa kina czego. Nie, naprawdę, słuchajcie, mam taki komfort, mam taki luz. Cały czas leciała u mnie muza, gdzieś tam za oknem padał deszczyk. Moje koty były przeszczęśliwe, bo jakby nie patrzeć, niewiele wychodziłam z łóżka. I to mi było gdzieś tak potrzebne, taki relaks, ale taki, wiecie, taki tylko dla mnie. Bo wiecie, jak gdzieś wyjeżdżałam czy coś, to naprawdę było fajnie oderwanie i fajnie było gdzieś tam, wiecie, no po prostu tak
się oderwać od tego wszystkiego, ale brakowało mi takiego relaksu, że właśnie u siebie w domu mogę się pierdyknąć, posłuchać muzyki, przeczytać dobrą książkę. To jest takie oczyszczające, bardzo oczyszczające. Także cóż, polecam wam takie czytanie, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Znajdźcie sobie jakiś styl książek, który lubicie czytać i czytajcie, bo cóż, ja poradzę. To jest fajne. Naprawdę to lubię. Dobra, kończę. Zmontuję sobie tego. Jezu, muszę odpalić kompa. Mój komp w ogóle praktycznie nieodpalany. Biedny, chyba czuję się zapomniany. Ale go odpalę, ale może go odpalę, jak wstanę i wtedy to zmontuję. Zobaczymy. Dobra, na ten moment misiaczki standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!